Witajcie poligamiści. Mamy dziś 6 grudnia, Mikołajki. Nie mamy dla Was żadnych prezentów. Konrad chciał się przebrać za Mikołaja, ale nic z tego nie wyszło. Ma za krótką brodę. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli przestawicie kilka literek i inaczej wymówicie Santa Claus, to dostaniecie Satan Claus. Oczywiście to było strasznie suche. W związku z powyższym możemy przejść do kwestii newsowej. Winiarski Paweł z tej strony, poligamia.pl. Pamiętacie na pewno zeszłotygodniową plotkę, która okazała się prawdą, jakoby jeden z głównych producentów The Last Guardian odszedł z Sony. Okazało się to prawdą. Na szczęście uspokaja nas. Dostaniemy grę. Oczywiście nie mamy żadnej daty. Nie wiemy, kiedy zagramy, nie wiemy, w jakiej formie zagramy, nie wiemy dokładnie, jak gra będzie wyglądać. Wciąż niektórzy uważają, że to jest tylko ładny render zrobiony na PC-cie. Oczywiście wciąż wierzymy, że zagramy. Konrad ma tę iskierkę nadziei w oczach, widzę to, odbija się w okularach, oświetla nam drogę w ten zimny, jesienny wieczór. Microsoft nawiązał współpracę z Independent Games Festival. Polegać to będzie mniej więcej na tym, że amatorskie produkcje będą nagradzane w taki sposób, że pojawią się na rynku Xbox Live Arcade lub na innych platformach, na przykład Windows Mobile, gdzie będzie mogła w nie zagrać szersza grupa osób. Przed chwilą na serwisie pojawiła się recenzja nowej gry z Kerbim. Jak zwykle jest bardzo fajna. Zobaczcie, koniecznie przeczytajcie. Pozwolę sobie tutaj zerknąć na podpowiedzi. Wiemy, że 1/3 graczy ocaliła... Ile postaci? Podpowiesz mi, Konrad? Wszystkie postacie w Heavy Rain. Mi się to chyba nie udało. Nie pamiętam już dokładnie, kogo ocaliłem, natomiast bawiłem się świetnie. Co prawda z Heavy Rain wiąże się dość ciekawa historia, kiedy moja żona była w ciąży. Nie zaspoiluję tego za bardzo, bo to dzieje się na samym początku gry, kiedy ktoś ginie. Dość mocno to zadziałało na ciężarną kobietę. Konrad jest od momentu tego nielubiany. Jest niemile widzianą osobą w naszym domu. Nigdy nie pozna naszego syna i wiemy, że płacze rzewnie po nocach. A tak poważnie, mamy fajną infografikę, w której widać dokładnie, jak gracze grali, ile procent skończyło, jak przedstawiały się wybory moralne, które dokonali. Zobaczcie sobie koniecznie, bo jest to jedna z ważniejszych gier tej generacji, a na pewno dość innowacyjna. Mamy okres świąteczny, powoli zbliża się okres świąteczny. Mamy tu panią Mikołajową, niestety jeszcze bez stroju. Możemy ogłosić jakiś konkurs, w którym wymyślicie dla Asi strój mikołajowy. Oczywiście odpowiedni, żeby nie było. Tak czy inaczej, mam okres świąteczny, główne gry są już za nami, pewnie wybieracie powoli prezenty, może znaleźliście coś fajnego pod poduszką, jakąś grę, może konsolę, może renifera, Tomek podpowiada, a nie, to chyba chodziło o strój. Dlatego będziemy już kończyć, jeżeli jeszcze nie dostaliście prezentów, to może są gdzieś w bucie, albo w ręczniku na przykład, albo tam, gdzie pójdziecie wieczorem, albo nie pójdziecie. Trzymajcie się, do jutra, hej!